Dawno temu dwie rasy władały ziemią. Ludzie i potwory. Pomiędzy nimi wybuchła wojna. Ostatecznie to ludzie zwyciężyli, po czym zapieczętowali potwory pod ziemią przy użyciu magicznego zaklęcia. Góra Ebot wiele lat później. Legenda mówi, że ci, którzy udają się na szczyt, nigdy nie wracają. Pewnego razu drobna dziewczynka, której imię pozostało nieodkryte, wpadła do wnętrza ów góry, jednocześnie dostając się pod kontrolę bariery utworzonej zaklęciem lata temu. Pierwszym, co na swej drodze napotkało niewiniątko, był przedziwny mówiący kwiat. Kwiatuszek imieniem Flowey. Roślinka ta jednak nie była tak słodka, na jaką wyglądała. Powiedziała, iż w tym świecie zabijasz lub zostajesz zabity. Wówczas nawet Flowey nie miał jednak pojęcia, kim była dziewczynka, wsłuchana w jego słowa. Kwiatek przy pierwszej okazji postanowił zabić człowieka, jednak z pomocą przyszła jej dziwna kobieta. Staruszka zajmująca się opieką nad ruinami wewnątrz góry. Odpędziła podłą roślinę, biorąc dziewczynkę pod swoją opiekę. Staruszka była potworem, jednak nie przeszkadzało jej to w opiece nad człowiekiem. Z wyglądu, mimo iż nie przypominała człowieka, dało się w niej dostrzec opiekunkę lub nawet mamę. Toriel, gdyż tak właśnie miała na imię, przekazała dziewczynkę wiedzę o zagadkach, podziemiu. Przygarnęła do swego domu i próbowała nauczyć najważniejszego. Gdy ktoś cię zaatakuje, nie walcz. Największym sprzymierzeńcem w walce jest współczucie i litość. By dziewczynka nigdy nikogo nie zabijała. Niestety, nie to dobra opiekunka spodziewała się otrzymać w podzięce. Przy bramie do reszty podziemia Toriel próbowała zatrzymać dziewczynkę w trosce o jej życie. Reszta podziemi jest o wiele bardziej niebezpieczna. Mimo usilnych starań stało się jednak inaczej. Toriel z zimną krwią i bezemocjonalnie została zamordowana przez dziewczynkę, którą tak bardzo starała się chronić. Przed śmiercią załamana zrozumiała, iż trzymając dziecko w ruinach, naprawdę nie chroniła jej przed podziemiami, a podziemie przed nią. Po zabójstwie mała morderczyni udała się w głąb podziemnego miasta, gdzie już na samym początku spotkała braci będących szkieletami, Papirusa i Sansa. Z całą zapartością próbowali zaprzyjaźnić się z dziewczynką, pokazując jej świat, w jakim się znalazła. Mimo tego dziecko wiedziało już, czego najbardziej pragnie. Zabić wszystkich. Tak właśnie stało się z Papirusem, który nawet po odcięciu głowy przez dziewczynkę próbował przemówić do jej dobrej strony. Ostatnimi słowami, jakie wypowiedział, było: ja będę w ciebie wierzył. Po zabójstwie brata Sans zniknął, nie dając o sobie znać. Zaś dziewczynka ruszyła w głąb podziemia. Niejednokrotnie trafiała na silniejszych od siebie, co musiało skończyć się jej śmiercią. Jednak wówczas odkryty został ostateczny powód zniszczenia wszystkiego. Dziewczynka mimo śmierci zawsze wracała. Nieważne ile razy została zabita, zawsze w niedługim czasie stawała naprzeciw swego wroga po raz kolejny, aż do momentu wyeliminowania go. Nadworna naukowiec królestwa zarządziła ewakuację wszystkich pozostałych przy życiu potworów, którym udało się uciec z podnóża dziewczynki. Zaś ta, jak na początku przepowiedział kwiat, zabijała lub zostawała zabita, jednak zawsze wracała. Przebijając się do sali tronowej po wcześniejszym wyrżnięciu całego królestwa, tuż przed wrotami spotkała swego dawnego przyjaciela, Sansa. Szkielet, którego pozbawiła brata. Jego słowami, nim rozgorzała walka, było, jak to zwykł, bezemocjonalnie przemawiać. Zawsze mówił w ten sposób. Piękny dzień.
ptaszki ćwierkają, słońce świeci, wiatr wieje. W dni takie jak ten, dzieciaki takie jak ty. Powinny smażyć się w piekle. Sans był najtrudniejszym przeciwnikiem, jakiemu przyszło stawić czoła małej morderczyni. Jego moc była wręcz niewyobrażalna, zaś sam na tyle zwinny, iż trafienie go wstępnie wydawało się niemożliwe. Zabijał dziewczynkę bezemocjonalnie mnóstwo razy. Dziesiątki, setki. Czasem wystarczał raptem jeden atak. Determinacja dziecka spadała coraz bardziej, lecz i setki śmierci nie potrafiły jej zmienić. Walczyli ze sobą godzinami, dniami. Oboje niesamowicie zdeterminowani, by wreszcie to zakończyć. Jednak walka z kimś, kto zawsze będzie powracał, z góry jest przesądzona. I tak oto Sans, zmęczony niekończącą się walką, opadając z sił, nie zdążył się uchylić. Śmiertelnie raniony nożem. Zażartował, kończąc, iż udaje się do zaprzyjaźnionego baru, w którym byli wraz z dziewczynką jeszcze za życia jej brata. Ich przyjaźni. Zobaczył go przed śmiercią. Zanim umarł, zapytał: idę do Grilbiego. Papirusie, chcesz coś? Wtem sala tronowa stanęła otworem. Król nie zdążył się dobrze przedstawić, nim leżał martwy. Wtedy również po raz ostatni pojawił się kwiatek z początku, wyjawiający dziewczynce zasady rządzące tym światem. Lecz tym razem nie był przerażający. Był przerażony. Błagał o litość, o życie. Bał się i błagał. Po śmierci również i jego dziewczynka osiągnęła moc bogów, pozostając sama w wyciętym przez siebie świecie. Usłyszała również głos w swojej głowie. Głos, który jej dziękował. Dziękował za zabicie wszystkich i zniszczenie świata, ostatecznie namawiając ją do zakończenia. Do zniszczenia pustego miejsca i wyruszenia dalej. Dziewczynka zgodziła się.